serdecznie z Wohninvest Weserstadion w niemieckiej Bremie, gdzie trybuny stopniowo się zapełniają. Już niebawem rozbrzmi pierwszy gwizdek. Państwa komentatorami będą dzisiaj Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Już zaraz piłkarze rozpoczną starcie w ramach Division Rivals. Miłej zabawy. Jacek, co tu się dzieje na trybunach? Co tu się będzie działo na boisku? Są w prawdziwym gazie, więc nie zazdroszczę ich dzisiejszym przeciwnikom, ale to piłka nożna i wszystko może się zdarzyć. Interwencja na najwyższym światowym poziomie. Mogła być z tego bramka. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Postanowił strzelać. Nad poprzeczką jednak. Zanosiło się, że to wpadnie. De Jong nie schodzi ostatnio z pierwszych stron gazet sportowych. Ciekawe, jak dzisiaj zagra. Jeśli chodzi o czytanie gry, zaraz, to może być bramka. No tak, decyzja sędziowska może być tylko jedna. Karny. No i sędzia nie poprzestała na podyktowaniu samej jedenastki. Postanowiła jeszcze I jest bramka! Piłkarz jeszcze ostatni raz spojrzał na bramkarza, a potem spokojnie posłał piłkę do siatki. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Dziaci. Interwencja najwyższej klasy. Akcja rywala skasowana. Sunie skrzydłem z piłką. Przed sobą ma sporo wolnej przestrzeni. Uwaga, uderza z dystansu. Ale ten strzał nie mógł zaskoczyć. Czujna interwencja. Dembele. Odzyskana piłka. Dobre zachowanie. Połyka kolejne metry. Jest ciekawie. Dobra okazja na bramkę. Nieczyste wejście. Myślę, że kwalifikowało się na kartkę. Zobaczymy, co na to pani sędzia. No, popracował na tę żółtą kartkę. Nie ma dyskusji. Zasłużone upomnienie. Teraz było blisko z tego rzutu wolnego. Kilkanaście centymetrów i mielibyśmy piękną bramkę. Może następnym razem. Jesus Navas. Martinez. Zagranie do Araujo. Fati przy piłce. Mija go sprytnym zwodem. Adresatem podania Busquets. Proszę Państwa, huknął jak z armaty. Aż szkoda, że obok bramki. Fati przy piłce. Pewnie się czuje z piłką. Odważnie prowadzi atak. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Dani Carvajal, Sergio Busquets, ma przed sobą sporo miejsca, może zaatakować skrzydłem. Teraz strzał! Sędzia nie miała wątpliwości, dyktując teraz rzut karny. Jest źle, ale może być znacznie gorzej.
większą przewagę w tym meczu. I piłka ląduje w bramce. Mogło się podobać. Bardzo pewne i spokojne wykonanie tego rzutu karnego. No to mamy 2-0. Ale czyściutko wygarnął tę piłkę. Goście nie dają gospodarzom nacieszyć się piłką. Stąd też ten korzystny wynik. Chyba nic im tu nie może zagrozić. Zresztą właściwie nie dają rywalom dojść do głosu. Najskuteczniejszą obroną jest atak i zdaje się, że wzięli sobie tę maksymę do serca. No, tutaj mogą wręcz za chwilę podwyższyć wynik. I spokojnie teraz Geronimo Rulli. Doskonale teraz Frenkie de Jong. Musi to strzelić teraz! Proszę Państwa, mamy gola! A więc tracą już teraz tylko jedną bramkę. Aktualny wynik to 2-1. Sędzia uznaje, że nie zagrał zgodnie z przepisami. Faul, rzut wolny. I kolejne żółtko. Trener będzie miał pretensje o te gorące głowy, Jacku. Przecież to sabotaż. Bardzo mocne słowa, ale na pewno... Ależ okazja teraz! Proszę Państwa, piłka w siatce! Trzecia bramka, mamy hat-tricka! Na tablicy wyników 3-1. Naciskali go i wymusili błąd. Wyszedł z piłką poza pole gry. No, ależ teraz sztuczka. No, ale jednak zostało to w końcu zatrzymane. I teraz dobra okazja do kontry. Wyglądało to nieźle, ale jednak nie tym razem. Strata piłki i szansy. Czy trafi do siatki? Poprzeczka, ale co będzie dalej? Chwilowo alarm można odwołać. Ależ szkoda, tym razem szczęście sprzyjało bramkarzowi, a nie strzelcowi. Trzeba lepiej nastawić celownik przy kolejnej akcji. Cała boczna strefa boiska jest wolna. Błąd, piłka przechwycona. Jeszcze trochę, a bramka będzie w zasięgu. Spokojna interwencja, zagrożenie oddalone. Widzimy teraz, że do czasu meczowego doliczono minutę. I będziemy mieli rzut rożny. Rzut rożny. Kibice próbują ich zdopingować. Wciąż przegrywają 2 bramkami. Jak nie teraz, to kiedy? Spokojnie i pewnie teraz bramkarz. Nie musiał... Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Dziaci. I strata. Fatalne zagranie. Uwaga, górna piłka, dobrze pomyślane. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Jak on to zrobił? Nie sam! Niesamowite!
Atakujący robił co mógł, strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja, to musi dodawać pewności siebie. Traci piłkę. Jest szansa, uderza. No nie napocił się jakoś szczególnie przy tej interwencji bramkarz. No tak, bądźmy szczerzy, ten strzał pozostawiał wiele do życzenia. I kolejna strata piłki. I leci centra w szesnastkę. Co z nią zrobią? Ale uwaga, mamy przechwyt po pressingu. Popatrzmy, co to przyniesie. Sędzia przerwała grę. Dyktuje rzut wolny, w którym można zagrozić bramce. No tak, bramkarz musiałby mieć naprawdę zły dzień, by przepuścić ten strzał. Broni bez większych problemów. Podanie teraz do Zachy. I piłkę ma Usman Dembele. De Jong dostaje piłkę. Zaha kontroluje piłkę. Musi to strzelić teraz! Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Jak to nie wpadło! Bramkarz naprawdę pokazał klasę. Pierwszorzędna główka i aż dziw, że piłka nie zatrzepotała w siatce. Podejście wyżej, odbiór. Klasyka nowoczesnego pressingu. No, chyba trafi! I już wiemy, będziemy mieli tylko rzut rożny. Teraz z rogu na 11 metr. Tu powinien być gol! Tu wszyscy czekali na gola. On to psuje. Może być zły na siebie, na pewno będzie w myślach do tego wracał. Ależ go ograł teraz. Nie kombinuje, wrzuca. Nadal coś z tego może być. Piąstkuje teraz bramkarz. Mamy gwizdek i sędzia wskazuje na 11 metr. Byłem przekonany, że sędzia po odgwizdaniu karnego wyciągnie też jakąś kartkę. A tu nic z tego. Niespecjalnie mnie to... I jest bramka! Piłkarz jeszcze ostatni raz spojrzał na bramkarza. A potem spokojnie posłał piłkę do siatki. Gramy dalej, choć przy tak jednostronnym wyniku, szczerze mówiąc, wielkich emocji już nie ma. Niedokładnie, przejmują piłkę. Ładnie teraz ruszył na połowie rywala z piłką. Nie utrzymali teraz piłki. Dobry odbiór piłki, ale w aut. Wolna flanka, jest tam sporo swobody do przeprowadzenia akcji. Oj, ktoś tu się chyba zagapił. Zupełnie niepotrzebnie daruje teraz drużynie przeciwnej rzut rożny. Teraz zupełnie nieudane uderzenie głową. To po prostu nie mogło wpaść. Traci tę piłkę bez faulu. No, ależ teraz sztuczka. No i strzela! Ale piłka trafia do bramkarza. Ten stanął na wysokości zadania. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Wyglądało to nieźle, ale jednak nie tym razem. Strata piłki i szansy. Nikola Vlašić. Sporo przestrzeni, by się urwać skrzydłem. Teraz dogranie na dalszy słupek.
odważnie wyszedł teraz bramkarz. Gdyby się choć na moment zawahał, z pewnością nie zdążyłby zablokować napastnika. Adama Traore. Dobrze zagrane, będzie teraz sytuacja. Ależ tu było niebezpiecznie. Sytuacja jeden na jednego z bramkarzem. Nie przynosi owoców w postaci bramki. Niezwykłe. Co za popis umiejętności teraz. Świetnie to wyłapał bramkarz. Strzał z dystansu, ale nieskuteczny. Na dobieg, górą, z wyczuciem. Uwaga, okazja! Kosmos! Co tu się dzieje? Znowu gol! A zatem 4 bramki przewagi. Zdecydowane jest to prowadzenie i raczej zupełnie niezagrożone, bo to już końcówka spotkania. I próba strzału. Nie, nie daje się zaskoczyć. Zostały 2 minuty do końca regulaminowego czasu gry. Dobry pressing, odebranie piłki pod polem karnym. Trudno się teraz dziwić fanom, że dają wyraz swojemu niezadowoleniu. Nie takiego wyniku tu się spodziewali, a przede wszystkim nie takiej gry. Trudno im nawet sklecić akcję z kilku podań. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się do gry. Genialna interwencja! Piłka leciała pod poprzeczkę, ale jakoś to broni. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. I kończy nam się ten mecz. Po reakcji trybun...